Panie trenerze, dwie różne połowy. Jak można byłoby podsumować to, co się właściwie stało w drugiej? No, ja bym jednak zawsze, nasza mentalność ma to do siebie, że szukamy tych gorszych stron. Ja jednak mimo wszystko ten mecz zaliczyłbym bardzo do bardzo udanych meczów. To był nasz najlepszy mecz w tym sezonie reprezentacyjnym. Może zacznę mimo wszystko od pierwszej połowy, wtedy kiedy nam zaczęło ładnie wychodzić. Dziewczyny wyszły bardzo, bardzo zmobilizowane, grały bardzo dobrze w obronie. Nie dały sobie, że tak powiem, wyprowadzić żadnego szybkiego ataku, gdzie wczoraj straciliśmy z tego aż 14 punktów praktycznie na zero, czyli sam na sam z koszem. Natomiast w trzeciej kwarcie no, kilka rzutów na mnie wpadło i to był niestety problem. Tworzyliśmy sobie sytuację, ale zabrakło klasycznie skuteczności. Poszukaliśmy rozwiązań i w pewnym momencie znowu złapaliśmy rytm. Doszliśmy ten zespół. No i tak na dobrą sprawę bardzo niewiele brakowało. No troszkę szkoda, bo dziewczyny swoim sercem już zasłużyły przynajmniej na jedno zwycięstwo. Natomiast no, ta ekipa Białorusi po prostu jest dla nas na dzień dzisiejszy minimalnie silniejsza. Dzisiaj mogliśmy to sercem, walecznością plus naprawdę niezłą skutecznością wygrać ten mecz. Natomiast niestety początek trzeciej kwarty, Iran 0-14, no, zadecydował o tym, że niestety przegraliśmy minimalnie 3 punktami. Też troszkę mam pretensje do dziewczynek, że w końcówce zagrały nie to, co chcieliśmy, bo mieliśmy akcję ustawioną na Martynę Kotulę, która bardzo ładnie wyszła na pozycję rzutu za 3 punkty. Niestety Julka podjęła decyzję o podaniu do Karoliny Stawińskiej. Niestety zaliczyła stratę. I w ostatniej akcji po 2 niecelnych wolnych też ustawiliśmy na Weronikę Nowakowską albo Julkę Niemojecką. Zamieniliśmy tych 2 graczy na pozycjach. Julka stała na czystej pozycji. Wera postanowiła zakończyć sama. Okej, to była też dobra decyzja. No, nie trafiła, nie trafiła, tylko sędzia gwiznął kroki. No i niestety skończyło się tak, jak się skończyło. Natomiast tak jak mówię, no, z tego zespołu dzisiaj naprawdę można być dumny, bo podjęły przepotworną walkę po wczorajszym bardzo nieudanym meczu. Były straszne łzy wczoraj, były też poważne rozmowy indywidualne z konkretnymi graczami. To na pewno zadziałało na plus. Rozwijamy się jako zespół. To jest nasz 5. mecz reprezentacyjny, mamy jeszcze 4. W związku z tym z każdym meczem będziemy chcieli grać coraz lepiej. No i mam nadzieję, że efekt przyjdzie w najważniejszym momencie, czyli na Mistrzostwa Europy Dywizji B. Podczas czasów krzyczał pan zimna krew, zimna krew. Chyba to był jeden z istotnych elementów, którego rzeczywiście dzisiaj zabrakło w takich kluczowych ostatnich minutach. No niestety, ta reprezentacja ma to do siebie, że nie ma graczy doświadczonych. Większość tych graczy gra na poziomie kadetki, ewentualnie parę z nich na poziomie juniorki. Przed obozem w Giżycku minimalnie wysypała nam się Zuzia Puc z kontuzją. Czekamy na jej wyzdrowienie, mamy nadzieję, że wróci do nas. Jednak to jest bardzo istotny gracz tej reprezentacji z pozycji 4. No i troszkę tej zimnej krwi brakuje, bo jednak to ogranie tych Białorusinek jest zdecydowanie większe. Większość z nich gra w Ablu przynajmniej od 2 lat. U nas niektórzy gracze grają, niektórzy nie. No i niestety to ciśnienie tworzone na naszych graczach gdzieś tam daje negatywny aspekt. Dzisiaj bardzo dobry mecz zagrała mimo wszystko Julka Niemojecka. Mimo 9 strat to trzeba przyznać, że była siłą napędową i zagrała naprawdę bardzo przyzwoicie. Z tych 9 strat spokojnie parę można przypisać też graczom, którzy tej piłki po prostu nie złapali. Natomiast no, graliśmy dzisiaj też bez pierwszej klasycznej jedynki, bez Klaudii Butkiewicz, która ma lekki problem z plecami. Mamy nadzieję, że jutro wróci. No będziemy walczyć. Na pewno ten zespół stać na to, żeby wygrywać i mamy nadzieję, że pokażą się nadal z dobrej strony. Mam nadzieję, że ten mecz się będzie w internecie podobał. Życzę wszystkim ludziom miłego oglądania. No i chciałbym, żeby trzymali za nas kciuki na Mistrzostwa Europy, bo ten zespół po prostu na to sobie zasłużył. Mistrzostwa Europy już niebawem. Oprócz jutrzejszego meczu z Białorusią, jakie sparingi Was czekają jeszcze przed samymi mistrzostwami? Bezpośrednio po meczu z Białorusią następnego dnia mamy odnowę biologiczną tutaj w Wołominie. Przejeżdżamy do Warszawy na obiad do hotelu Ibis. Mamy 1 dzień przygotowania w Warszawie i w piątek 19 rano wyjeżdżamy do Londynu, wylatujemy do Londynu na 3 mecze z Angielkami. No i to będzie ostatni etap meczowy, konsultacja startowa. Potem mamy 4 dni przerwy i 4 dni przygotowania przed samymi mistrzostwami. Już takie ostatnie szlify, ja to nazywam. Gdzieś tam będziemy ćwiczyli końcówki, sytuacje specjalne plus krótkie powtórzenie taktyki. No i shooting. Wiadomo, że rzuty są bardzo ważne. Co najlepiej dzisiaj pokazało, nie trafiając z kilku czystych sytuacji, niestety przegraliśmy zawody 3 punktami. Jakie oczekiwania, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy?
Ciężko powiedzieć, nie znamy ekip, z którymi będziemy grali. W tej chwili robimy scouting, za moment będziemy mieli mecze z Izraela, z Turnieju z Gniezna, za moment będziemy mieli mecze Estonii z Łotyszkami, bo jesteśmy tak umówieni, że nam prześną. No, mamy nadzieję, że wyskautujemy te zespoły dosyć dobrze. No, gramy pierwszy mecz z Estonią, drugi mecz z Izraelem, trzeci mecz ze Słowenią. Teoretycznie oczywiście ta Słowenia jest najgroźniejszym przeciwnikiem, natomiast nikogo absolutnie nie należy lekceważyć. No, chcielibyśmy wygrać dwa pierwsze mecze i potem skupić się na trzech następnych meczach, z których dwa trzeba będzie wygrać, żeby awansować do górnej czwórki. Najprawdopodobniej będzie to Słowenia, Niemcy i gospodarz Portugalia. Na pewno będzie ciężko, natomiast no, tak jak mówię, myślę, że atmosfera w zespole jest bardzo dobra. Ona cały czas budowana i plus poprawa umiejętności i oraz elementów taktyki doprowadzi do tego, że nam się uda.